Co to? Trudno powiedzieć, bo nie do końca kumam, co znaczy być gwiazdą w Polsce. To na pewno być rozpoznawalnym na ulicy. Mieć darmowe drinki. Dużo trochę przywilejów. Nie wiem, no. Na pewno trudno mi jest na to odpowiedzieć. Nie wiem, co to znaczy być gwiazdą w Polsce. To na pewno nie to samo, co być gwiazdą w Stanach. To na pewno. A coś ty kurwa myślał, że to kto? Mikołaj Święty? Jesteś pierdolnięty? Czy najbany? Liroj znowu rozpierdoli twój plan. Się bardzo częścią polskiego show biznesu, no bo przez te kilkanaście lat, które już jestem na scenie, chyba coś tam do tego polskiego show biznesu włożyłem swojego, które zostanie tam jakoś chyba zapisane na kartach historii, to chyba jestem częścią tego polskiego show biznesu. Aczkolwiek takim koleżką, który siedzi z boku na fotelu, wpierdala chipsy w pierwszym rzędzie i obserwuje się dobrze bawi. To bardzo nieładnie, ty psi wymazie, prostytutko pierdolona. Kiedy cię dojadę, będziesz robił za kondona na nic swojej pozy, twoje groźne miny. Liroj znowu w chałupie, stos, by skurwysyny. R.A.P. Robię to. Nie wiem, jakoś nie zaprzątam sobie tam tak naprawdę tym głowy. To czy jestem częścią tego środowiska, czy nie jestem, to jest to pytanie śmieszne, ponieważ rzeczywiście, że jestem. Natomiast nie wiem, nie robię sobie bardzo dużego PR-u w środowisku hip-hopowym, bo to nie o to chodzi. Ja mam scenę swoją, polską scenę budować i to robię wydając płyty, mówiąc o tym hip-hopie w wielu mediach i wspierając jakieś tam inicjatywy, a nie dyskutować o tym, czy ktoś mnie będzie wymieniał jako swojego ulubionego rapera, czy nie. Dla jednego jestem kurwa bogiem, dla innego nic nie znaczę. To nie o to chodzi. Tak naprawdę ważne jest, żebym robił to, co robię i miał z tego fan całe życie, a to, czy mało lat jakiś, czy starszy koleżka wymieni mi wśród 10 najważniejszych raperów tego kraju, ko chuja mi to lata. Pewnie, że jestem. Jestem kurwa najważniejszym ogniwem tego jebanego biznesu w tym kraju. My to tworzyliśmy od lat 80. Czy to komuś się to podoba, czy nie. Taka jest historia i takie są rzeczy. Jeżeli dzieciaki nie pamiętają tego, jak powstawał hip-hop w 80. latach, to niech sobie o tym poczytają. I wtedy stałem ja jako jedyny gracz na scenie. Słucham! Grudzień 95 roku to był magiczny dla mnie okres, ponieważ to był pierwszy raz w życiu, kiedy chłopak taki jak ja, który kurwa ledwo ciułał na zapiekankę, żeby opieprzyć jakąś samą pizzę, na koncie dostał $1,000,000. To był dla mnie szok, bo z jednej strony dość duża satysfakcja dla mnie jako człowieka, który tyle lat robił muzę, że zostałem doceniony, że te płyty się sprzedały. Z drugiej strony nagle sobie uzmysłowiłem, że stać mnie praktycznie prawie na wszystko, co sobie wymarzę. I to było zajebiste uczucie. Polecam to każdemu, naprawdę. Fajna rzecz, fajna sprawa. Nie sprzedawałem płyty dla złotej czy platynowej płyty. Tak naprawdę robię płytę, a to jak ona się sprzeda, to się po prostu to już dalsza sprawa tak naprawdę promocji i tak dalej. Natomiast złota czy platynowa płyta niewiele zmienia. Chodzi o to, żeby były dobre płyty, no bo chuj kogo obchodzi za 50 lat, czy ta płyta była złota czy platynowa. Za 50 lat ludzie będą słuchać płyt i decydować, czy fajna rzecz wtedy była, czy nie fajna. I myślę, że to o to chodzi w wydawaniu płyt. A czy była złota, platynowa za 15 tysięcy sztuk, czy 150 tysięcy sztuk, to nie ma znaczenia. Włosi, Anglicy też mają bardzo niskie kryteria, jeżeli chodzi o sprzedaż. Włosi mają też chyba 15 tysięcy albo 20, jeżeli chodzi o złotą płytę, więc w Polsce były dość wygórowane te stawki w 90-tych latach, bo w innych krajach nie są aż tak wyśrubowane. W Polsce to wróciło do jakichś tych trochę za nisko. Myślę, że tak naprawdę to jest istotne tylko dla wytwórni fonograficznych. Czy to ma 15 tysięcy, 30, to jest tak naprawdę jakiś ten, ja mówię, dla mnie jako muzyka i chyba dla większości ludzi istotne jest to, żeby nagrać płytę, która za 20-30 lat będzie miała dalej swoją wartość. I to jest najważniejsze w nagrywaniu płyt. A to, czy ona będzie platynowa, kto będzie to pamiętał za 50 lat? Kto to będzie o tym wiedział? Wypuszczę w kosmos pozytywne myśli. Coś dobrego mi się przyśni, bo załatwiam swoje wszystkie ważne sprawy. Będzie zajebiście. O Jezus, co ja robię? Różne rzeczy robię, bo tak naprawdę oprócz muzyki robię tak zwane biznesy, z których tam jakoś zarabiam na rodzinę. I mam kocioł w życiu, bo mam różne jakieś swoje przedsięwzięcia, przy których pracuję, więc głównie zapierdzielam i gonię tak zwanego króliczka.
próbuję złapać go i tyle. No. A oprócz tego jestem leniem w wolnych chwilach. Bardzo lubię się lenić, jarać baty i oglądać jakieś mega śmieszne programy. Comedy Central polecam. Dobra komedia, dobry joint, dobry browarek, dobre whisky i tyle. No. W wolnych chwilach lubię się luzować i to chyba to robię. Szukam jak najczęściej takich chwil, bo to fajne momenty w moim życiu są. Wszystko by już grało, a myśli poczerniałe za bram spiżowe. Popularność nigdy nie była dla mnie męcząca, bo jak jesteś od dzieciaka i chcesz to robić, coś ważnego w życiu, wiesz co chcesz robić, tak jak już mówiłem, zaznaczałem parę razy, ja już w wieku 6 lat stwierdziłem, że chcę być muzykiem nikim innym, nie? I naturalną kolej rzeczy, ja nie będę, wiesz, fałszywie świadczył, że w ogóle to, wiesz, mnie przeraża, że ludzie mnie zaczepiają na ulicy, że mnie znają. No to jest super, bo to jest część tej całej zabawy. Ona jest tak naprawdę najmniej wartościowa, bo najważniejsze jest to tworzenie całej tej muzy i ta zabawa. Natomiast zajebiście jest, kiedy do ciebie ludzie podchodzą i mówią, że ta muzyka dla nich coś znaczy. Mam wiele razy takie przykłady, kiedy maile codziennie, praktycznie codziennie do mnie maile przychodzą, gdzie ktoś pisze, że moja muzyka na jego życie wywarła bardzo duży wpływ. To jest zajebista sprawa. Więc popularność mnie nie może męczyć. No, cieszę się tym. Nie powiem, że im się aż tak upajał tym wszystkim, że jestem osobą popularną, ale fakt, że jest to dość duży... Nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale ja nie jestem muzykiem popowym. Ja nie wypłynąłem z muzyki disco czy rock'n'rollowej, tylko to z totalnie niezależnej muzyki, totalnie niepopularnej w tym kraju. Jeżeli w tym kraju, wychodząc na ulicę, poznaje mnie każdy od dzieciaka 4-letniego po babcię 70-letnią, to znaczy, że kurwa, jestem strasznie kurewsko popularny w tym kraju, a to się niewielu muzykom udało. No i tyle, ale czy się to jest super sprawa. Jest to jednak coś, bo masz poczucie takiego spełnienia, że to, co sobie zakładałeś w życiu, jakoś się spełnia. Więc oczywiście, nie będę fałszywie skromny, zajebista sprawa. Natomiast tak jak mówię, najważniejsze w tym wszystkim jest muzyka i tym się jaram najbardziej.